Cześć grzybofile, witam Was serdecznie. 1 już czerwca z Gór Barckich w czwartym dniu mojego pobytu w województwie dolnośląskim. A właściwie witamy, ponieważ już trzeci dzień towarzyszy mi Marianna z kanału Pieprznik. Cześć, dzień dobry, zapraszamy na filmik. Mamy nadzieję, że 1 czerwca, a więc Dzień Dziecka, a w końcu wszyscy jesteśmy dziećmi, przyniesie nam jakieś prezenty, zwłaszcza, że dziś będziemy zwiedzali kompletnie obce lasy, nie tylko dla mnie, ale również obce Mariannie. Zgadza się i mamy nadzieję, że naszą niespodzianką na Dzień Dziecka będą jakieś wspaniałe okazy rzadkich grzybów albo chociaż pełen koszyk borowików usiadkowanych. Tak więc ruszamy. Właściwie dopiero co dojechaliśmy do lasu tą polną drogą i już z oddali coś białawego, coś jak się okazuje grzybowego się bieliło. Nie wiedziałem, czy to skały, czy co. A to jakiś olbrzym borowikowy, a właściwie borowik usiadkowany, spójrzcie jaki trzon. To był naprawdę nie lada gigant. Tak więc ewidentnie, mimo pewnej trudno dostępności tego terenu, ktoś w tej pięknej buczynie borowiki zbiera. Szeroko rozumiane prawdziwki. Pogoda piękna, jak widzicie. Pada, ale nie ma burzy i pada na razie mało. Pada już tak parę godzin, padało też w nocy, padało też wczoraj, gdy wracaliśmy z poprzedniego grzybobrania. Przypomnijmy, całkiem owocnego, które zresztą możecie sobie zobaczyć na tym nagraniu. Tak więc jestem dobrej myśli, jako że zostajemy tutaj razem jeszcze do jutra, a ja zostanę chyba jeszcze dzień dłużej, by również samemu Góry Barckie, jak i Góry Sowie poeksplorować grzybowo. Póki co mój entuzjazm, już zresztą mówiłem to Mariannie, jest chyba nawet jeszcze większy niż w poprzednich dniach, gdy to Marianna po swoich miejscach mnie oprowadzała. Jako że dziś wiem, że żadne z nas nie ma pojęcia, co tutaj jest i to może być totalna niespodzianka. Tak więc nasza zajawka, nasza euforia naszej wspólnej pasji tutaj nawzajem się napędza i potęguje dzięki temu. Dziś to jest totalna niewiadoma. Jest to świetne. Bardzo mnie to cieszy. Oczywiście na tym małym skądinąd lasku dębowym nie poprzestaniemy. Planujemy sobie ruszyć w górę, wyżej, gdzie liczymy też na pewnego rodzaju atrakcje dendrologiczne. Tak więc nie tylko grzyby będą nas dziś interesowały, ale i piękno tutejszej flory. Póki co mamy kolejne dowody, że ktoś ciął tutaj prawdziwki, szeroko rozumiane. I to, patrząc po tych śladach, chyba całkiem niedawno. Ale nic nam to nie robi złego. Myślę, że coś jeszcze mogło zostać do nas albo wyrosnąć w międzyczasie. Poza tym może jakieś właśnie rzadkości grzybowe się trafią. Niekoniecznie atrakcyjne dla grzybiarzy nastawionych jedynie na konsumpcję. To już nie pierwszy dzień wyczuwamy sromotnika bezwstydnego z oddali, ale po raz pierwszy udało nam się go namierzyć też wizualnie. Jest okaz już taki rozkładający się dość mocno. Choć rozmawialiśmy już, że marzeniem byłby sromotnik walkowy. O, może tak kiedyś się uda. To byłby istna rarytas też grzybowa piękność. Oj tak, przy tak niepewnej pogodzie, no bo jednak cały czas pada, nie tracimy czasu i od razu wchodzimy w las, bo faktycznie wydaje się on bardzo atrakcyjny i chyba w miarę łatwy do wędrówki póki co. Jest las, jest deszcz, a więc jest i pierwsza dziś salamandra uciekająca standardowo przed sławą. Jest pierwszy dziś borowik usiadkowany, nie w formie ścinków cudzych, lecz taki nasz własny, choć przewrócony, ale nawet taki w nie najgorszym stanie, szczerze mówiąc, powyjadany, ale stary nie jest i całkiem sporych rozmiarów. Dobry początek. Tym razem Marianna trafiła od razu kurki. O, jakie piękne!
Ura! Faktycznie, no to już kurzyska takie konkretne. Bardzo urodziwe. O tak. Urodziwa kępka i tu kolejna. Wspaniałe. A dokładniej rzecz biorąc, są to owocniki pieprznika bladego, a nie pieprznika jadalnego, którego to gatunku owocniki przeważnie zbieram w lasach małopolskich. Dosyć rzadko natrafiam na pieprzniki blade, a tu już kolejny raz widzę, że w lasach dolnośląskich najwyraźniej są one częstsze. Pełniąc rolę trochę taką jak pieprzniki ametystowe w lasach małopolskich, gdzie faktycznie jest ich sporo, a tu jeszcze na żadne ich stanowisko nie natrafiłem. Ale jak zwał, tak zwał. Wszystkie te gatunki bowiem ogólnie rzecz biorąc możemy pod potoczną nazwą kurki traktować. Jest tutaj ukryta. A jest, faktycznie. Kolejne salamandry. Nie bójcie się, bidulki. My was tylko podziwiamy. Jest ich tu tak dużo, że wręcz musimy uważać, by żadnej czasem nie nadepnąć. Ech, właśnie taki mokry las. To jest to, co kocham. Buzia się sama uśmiecha do niego. Wspaniała sprawa. Pełno przeróżnych grzybów. To co prawda nie jest jeszcze pełnia sezonu, ale naprawdę grzyby zaczynają startować. Las pachnie cudownie. Czego chcieć więcej? Tylko szukać. Nie, no bajka. Totalna bajka. Spójrzcie sami. Jeśli tak ma wyglądać pierwszy lepszy las wytypowany wcześniej przeze mnie na podstawie mapy i zdjęć satelitarnych, to aż chciałoby się tutaj mieszkać i mieć te tereny na wyciągnięcie ręki również na co dzień. Postanowiliśmy więc, że póki co miejsce przy miejscu sprawdzimy sobie to zbocze dębowe, bo naprawdę rozbudza ono wyobraźnię i co do prawdziwków, i co do kurek. No i o, jest usiadkowany, malutki. Ja miałem mówić, że no i salamander nie brakuje, ale w międzyczasie natrafiłem na owocnik szeroko rozumianego prawdziwka. Nie za duży, trochę taki zmoknięty. Świetne. Ale już jakaś, jakiś znak, że tu też są. Super. Bardzo fajnie. Oby to była zapowiedź czegoś jeszcze lepszego. A co powiesz na kanie? Sam się zdziwiłem, ale kanie i w środku lasu przecież się zdarzają. Dlaczego by nie? Jakoś ostatnimi czasy mało kań znajduję w minionych latach. A tu proszę bardzo, jaki piękny okaz czubajki kani, gatunku jak najbardziej jadalnego. Pierścienia jeszcze nie widać, bo błoną jest zrośnięty trzon nadal z kapeluszem. Gdy się oderwie, to ruchomy pierścień stanie się dopiero widoczny. Widzę coś grubego. Widzę coś grubego z oddali. Tak. Jakiś borowik. Być może w stanie już niezdatnym do zbioru. Taki bardzo jasny. No tak, usiadkowany jak najbardziej. Bardzo już zacnych rozmiarów.
do tego wszystkiego wygląda nam tutaj piękne słońce. Troszkę może jeszcze niezdecydowane, ale ewidentnie zajmujące powoli należne sobie miejsce dotychczas zajmowane przez deszczowe chmury. Ten las zdaje się nie kończyć. Wchodzimy coraz wyżej i cały czas ciągną się piękne dęby. Wygląda jednak na to, że czemu dziwić się nie sposób, nie tylko my zachwycamy się tym lasem, ale zapewne również okoliczni mieszkańcy, o czym świadczy przewaga resztek grzybów po ich zbieraniu, po ich cięciu, czyszczeniu, niż jeszcze takich niezebranych owocników, choćby borowików usiatkowanych, czy też kurek. Chociaż na ślady kurek akurat nie natrafiliśmy, ale też kurki są mniejsze, więc pewnie ciężej byłoby dostrzec resztki, ociupinki wręcz kurzych trzonów, czy kurkowych trzonów. Dlatego też teraz przemieścimy się w nieco inne miejsce, gdzie będziemy mieli nie tylko nadzieję na grzyby, ale również na pewne przyrodnicze, nie lada ciekawostki. Znaleźliśmy właśnie pierścieniaki uprawne i opatrzyli. Nawet ty znalazłaś. Faktycznie, super. Gatunek, którego jeszcze na nagraniach nigdy nie pokazywałem, więc bardzo chętnie. O, popatrzcie, od spodu jaki mają wspaniały fioletowy kolor blaszek. Tak. Zaraz super. Się im przyjrzymy. Nie więc też się no i super. Tak przypadkiem na poboczu leśnej drogi, wśród takiej właśnie materii organicznej, rozkładającej się, mnóstwo trocin, mnóstwo patyczków, kory. To już mocno podeschnięte owocniki. To już gigant. Gatunek ten, rzecz jasna, jest uprawny nie tylko z nazwy. Można go uprawiać na słomie, a w naturze, jak wam wspominałem, rośnie właśnie na materii organicznej. Przeważnie poza lasami, czy właśnie na takich poboczach leśnych dróg. Charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością kolorystyczną. Przy paru oczywiście niezmiennych cechach, jak obecność pierścienia na trzonie, lecz już blaszki, a ile widzicie, w młodości są całkowicie białe, o tyle przy, spójrzcie, niewiele w sumie większym owocniku, niewiele więc starszym, są już niemalże czarne na pierwszy rzut oka, byśmy powiedzieli, a tak naprawdę szare, ciemno-szare, z takim fioletowawym wręcz odcieniem, a kapelusz może być żółtawy, taki jasno-brązowy, przez różne odcienie brązu z innymi odcieniami do znów żółtawego. Przeważnie właśnie im starszy jest, tym bardziej ta żółć dominuje. Zresztą możecie sobie o tym gatunku więcej dowiedzieć się z mojego internetowego atlasu grzybów grzybowil.pl. Grzyb oczywiście jadalny. Zresztą spójrzcie, tu mamy jeszcze młodszy owocnik i on dla odmiany ma takie wyraźniej szarawe blaszki. Ten nieco starszy ma wyraźniej białawe, więc ta zmienność jest tu naprawdę duża i czasowo niekoniecznie jakaś bardzo konsekwentna. No ale właśnie, mówiłem wam, że zmierzamy ku pewnej atrakcji dendrologicznej i jesteśmy już właściwie blisko. Ale pięknie się tu zaczyna robić. Wystarczyło odejść od ścieżki. Proszę bardzo. To, co kocham najbardziej, czyli strumyk w końcu jakiś, tutaj się nam objawia w pełni swej urody dzięki temu słońcu. Jeszcze sobie szemrze radośnie. A my zmierzamy w górę. Choć jakoś musimy się tam przedostać, bo wdrapanie się po tych stromych zboczach raczej może nie wchodzić w grę. A tam salamandra na drugim brzegu, jak ładnie się wspina. Thank you.
Nie zapominamy rzecz jasna o grzybach, więc po drodze rozglądamy się za nimi ciągle, gdy tylko na kolejny fragment pięknego dębowego lasu, jak w tym przypadku, natrafimy. A co do atrakcji dendrologicznej, o której wspominałem, to mam na myśli rezerwat przyrody Cisowa Góra. No bo czy widzieliście kiedyś w naturze, nie w żadnym arboretum, tak wielkie cisy, jak choćby ten przed nami? Do rezerwatu się nie zapuścimy, ale rezerwat kończy się już tutaj w najbliższym jarze, wedle mapy, tak więc tam na wprost też mamy jeszcze cisy, które sobie możemy z bliska obejrzeć. Jest ich tu generalnie rzecz biorąc około 700. Jak być może wiecie, cisy są bardzo wolno rosnącymi drzewami. Tak więc już nawet te rozmiarami nie przewyższające kilkunastoletniej brzozy mogą być już naprawdę bardzo wiekowe. Niegdyś gatunek ten stanowił naturalną część składową dawnej Puszczy Sudeckiej. Obecnie niestety zanika i właściwie tylko w takich właśnie miejscach, w rezerwatach, czy jak tutaj w ich otulinie, możemy jeszcze w naturze w Polsce spotkać cisy jako faktycznie drzewa, a nie tylko ewentualnie jakieś malutkie, zasadzone gdzieniegdzie krzaczki. No ale to tylko taka cisowa ciekawostka dla osób, dla których wizyta w lesie i leśna przygoda nie kończy się na grzybach. Natomiast po tej krótkiej informacji myślę, że wrócimy sobie właśnie do grzybów poszukiwania. Zostało nam jeszcze parę godzin słońca, tak więc wykorzystamy je już na poszukiwanie stricte grzybów. Choćby w tym właśnie dębowym lesie, stanowiącym, jak widzimy, jakieś nie lada schronienie dla ptaków. Sporo bowiem budek tutaj posiadają na drzewach. No i jest pierwszy w tym sektorze lasu grzybowy sukces. Marianna znalazła ślicznego, jak mówi, usiadka, czyli borowika usiadkowanego. Ona faktycznie cudny, młodziutki. Do kółeczka idealna, patrzcie. Tak, bardzo ładny. Gratulacje. Bardzo dziękuję. Słusznie, że cię ciągnęło do tego akurat lasu. Czułam go tutaj. Szukamy dalej. W kręgu naszego najbliższego zainteresowania leżą nie tylko te dęby, ale również pobliskie buki na drugim przeciwległym zboczu. Bardziej przejrzysty las, chociaż tu też
jak widać po efektach w postaci tego pięknego borowika osiatkowanego, nie ma na co narzekać. Popołudniowe słońce bardzo przyjemnie tutaj nam operuje, uatrakcyjniając te leśne widoki. No i ptaki, jak zawsze niezawodne. Las nie tylko urodziwy, ale wygląda na to, że całkiem grzybowy. Bo o ile ja specjalizuję się dziś w starych owocnikach, to Marianna ma oko do takich właśnie młodziutkich, jędrniutkich. Ja mam zawsze do takich oko. Piękny kolejny borowik usiadkowany. Też fajna nowość, bo w bukach, a nie w dębach. I ty się tam zamierzasz zmieścić? Serio? Meteoryt tu spadł, czy co? Tu jakiś lej. Trochę za głębokie to jest jak na okop. Bardzo głębokie. Się ziemia zapadła. Mówisz usiadki, tak? Tak. Ślady. Faktycznie ciekawe spojrzenie takie. Faceta. Zainteresował się głęboką dziurą. Kiedy ja patrzę na usiadki. Chwilowo opuszczamy las, ale już czeka nas kolejny. Myślimy bowiem o tych dębach przed nami. No to zobaczmy, czy pod koniec dnia powoli nadchodzący tutejsze lasy mają nam coś jeszcze do zaoferowania. Od dębów zaczynaliśmy i na dębach kończymy. Nawet jeszcze jakiś strumyczek nam się tu trafił. A las dębowy przerodził się w taki już mieszany. I co teraz? Damy radę. Nie takie strumyki się przechodziło. No i zbliżając się do samochodu, znów wkroczymy już chyba finalnie w dębinę zaraz. Ale w międzyczasie Marianna wypatrzyła dorodnego żółciaka. Młode żółciaki siarkowe. W tym stadium jeszcze jak najbardziej zjadliwe. Jako że jest to gatunek jak najbardziej jadalny. To już na pomarańczowawo
się przebarwiający. Gdy jest młodszy, jest bardziej jednolicie żółty. Na staroście zresztą też na żółto płowieje. I wówczas zdatny do spożycia już nie jest. Niszczy drzewa niestety, więc w tym przypadku jego obecność na tym pięknym dębie oznacza jego nadchodzącą zgubę. A cóż to za dziki zwierz? Cześć, pieseł. Już idę, bo Marianna znalazła krasnoborowiki ceglastoporę w liczbie mnogiej, jak najbardziej. No na pewno, inaczej byś mnie nie wołała. Nawet byś na nie nie spojrzała. Ojej, faktycznie, widzę. Najpierw zobaczyłam tego kapcia oczywiście, ale ten jest śliczny. Ten śliczny, tak. I mamy tutaj dalej. Tam kapeć. I tu kolejne, tak. I tam, jakie piękne. Ojej. Tu i tam. Tak. No pięknie. Tam, tam. No super. Miałaś intuicję, że cię tu ciągnęło. Tak, bardzo mi się to podobało. Jest, jest, tak. Pięknie, jak najbardziej jadalne, przypomnijmy, grzyby. Ceglastoporych jest tu zresztą całkiem sporo. Też natrafiłem na całkiem ładne skupisko dorodnych owocników. Tak, oto powoli ceglastoporym szlakiem, czy ceglastoporowym, zbliżamy się do samochodu. Już myśląc, dokąd pojedziemy jutro na kolejny dzień grzybowych eksploracji gór Dolnego Śląska. Jednak ten dębowy las nie chce nas wypuścić. Marianna natrafiła jeszcze na piękne bobkowe, usiatkowane borowiki. Tutaj jeden piękniś. Nieco wypłowiały, ale jakże kształtny, baryłeczkowato. Tutaj jeszcze piękniejszy, nieco młodszy, też cudny. Proszę, proszę. Chciałam zrobić porządeczek. I bez porządeczku jest cudny. Tak więc te wszystkie godziny wędrówek odpłaciły nam się pięknymi, młodymi borowikami. Nawet jeśli nie bardzo licznymi, to jakże urodziwymi. Tym razem usiatkowanymi. Aj, źle, przepraszam. Nie możemy jeszcze raz. Możemy. Bo mówiłem, że mam nie odjechać na górę, bo tam teraz będzie cięcie i tamto. Dobra. Więc naprawdę nie, przepraszam cię. Nie, spoko. Musimy to powtórzyć. Dobra, nic się nie dzieje. Wybacz, poszłam w złym kierunku. Sorki, już nic się nie dzieje. Próbuję się ogarnąć. I tym malowniczym i grzybiarsko jakże optymistycznym akcentem kończymy ten dzień nagrań. Nagrania moje. Myślę, że było fajnie. Jasne, dla mnie to był naprawdę cudowny dzień, przede wszystkim ze względu na deszcz. Uwielbiam deszcz. Do tego pogoda była wspaniała, bo potem wyszło słońce, była nie za wysoka temperatura. Przepraszam, przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać. Wyobraziłem sobie informacje pogodowe. Pogodynka Marianna. Zapraszamy na nasz kanał. Dobra, wybacz. I tym jakże malowniczym, grzybowo i optymistycznym, grzybiarsko akcentem kończymy ten dość długi dzień. Zadowoleni choćby z pierścieniaków uprawnych grzybów, jak być może nie wiecie, ale teraz się dowiecie, stosunkowo rzadkich. Przepraszam, kręcimy to już chyba piąty raz, tak więc jesteśmy uchachani naszą własną nieporadnością. W każdym razie grzyby widzicie dość rzadkie. Grzyby skoro... jakie są, każdy wie, widzi. Ale możecie je też spróbować uprawiać. Kto wie, może się kiedyś... Przyjmą na waszej słomie. Sorry, ja muszę iść. Ja nie wiedziałem, jak z tego wyjść już. I tym jakże malowniczym, a grzybiarsko, całkiem optymistycznym akcentem kończymy to
dość długie nagranie i dość długi dzień, a nagranie Marianny z kolei możecie zobaczyć na jej kanale Pieprznik, na który również serdecznie Was zapraszamy. Ja się bardzo cieszę, że udało się pierścieniaki uprawne znaleźć. Gatunek, który oboje po raz pierwszy widzimy, pomimo tego, że po lasach dość często chadzamy, co tylko dowodzi tego, że nie jest to gatunek w naturze zbyt często spotykany. Zdecydowanie bardzo fajne znalezisko. Porobiliśmy sobie filmiki, porobiliśmy zdjęcia. Dzień cudowny, wspaniale było spędzić kolejny dzień tutaj w dolnośląskich lasach z Jarkiem Grzybofilem. Jutro jeszcze jedno wspólne wyjście przed nami, na które również serdecznie Was zapraszamy. Dzięki za wspólny wirtualny spacer i do następnego razu. Heja! Do następnego razu. Zasubskrybujcie, skomentujcie, kliknijcie też dzwoneczek, aby nie przegapić następnych moich nagrań. Tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo. Cześć! Może być. Zostawiamy.